Moi drodzy, przed chwilką wstałem, czytam właśnie wiadomości na telefonie i pogoda dzisiaj w Wiedniu nie zapowiada się zbyt ciekawie. Zamykają główny ratusz w Wiedniu. Będziemy dzisiaj mieli w Wiedniu mini huragan. Zapraszam Was do oglądania. Cześć Boaterze, witaj w tym kolejnym vlogu. Dzisiaj siedziałem troszeczkę sam w domu, pracowałem, a teraz przed chwilką odebrałem Laurusię z przedszkola. Siedzimy teraz tutaj, Laurusia układa puzzle, była na dworze, także teraz się troszeczkę relaksuje przy puzzlach. Dominika jest jeszcze u babci, dzisiaj pojechała do babci. A ja przed chwilką tak przeanalizowałem pierwsze komentarze na temat nowego iPhone'a. Jestem ciekawy, co podczas tego dnia się pojawi. Wczoraj Wam zadałem pytanie dość kontrowersyjne odnośnie ceny i zobaczymy, co dzisiaj się jeszcze pojawi. Dzisiejsze pytanie dnia będzie troszeczkę mniej kontrowersyjne. Brzmi ono mianowicie, co robiłeś bardzo chętnie jako dziecko dla zrelaksowania się troszeczkę. To znaczy, jeżeli nie byłeś na zewnątrz i nie ganiałeś, nie byłeś aktywny sportowo jakoś, co robiłeś chętnie? Bo Laurusia tutaj bardzo często właśnie sięga po takie układanki, puzelki, zawody tutaj na przykład układa. Teraz tutaj mamy lekarz, tutaj jest. I ma tu esokosi łóżko. Łóżko ma tutaj dla pacjenta, tak. Wszystko, co się u mnie działo poniżej 4 roku życia, nie za bardzo pamiętam, ale wiem, że jako 4-latek, 5-latek bardzo chętnie grałem w gry planszowe. Grałem na przykład w Chińczyka, grałem też w warcaby, wujek mnie nauczył grać w warcaby oraz graliśmy też w karty, w wojnę. Także takimi rzeczami się zajmowałem jako 4-latek przynajmniej. Później były troszeczkę bardziej zaawansowane gry planszowe, grałem bardzo chętnie z siostrą, albo tak właściwie najbardziej lubiłem grać z sąsiadem. Laura zdecydowała się pobawić troszeczkę plasteliną i robi tutaj ciasteczka. Spójrzcie tutaj. W piekarniku się robią. Na pewno będą bardzo, bardzo smaczne, tak? Siedziałem teraz z Laurą, tutaj bawiłem się troszeczkę i tak stwierdziłem, że mamy tutaj troszeczkę już bałagan. Pod sofą znalazłem parę rzeczy. Są takie puzzle tutaj mają, drewniane, które nie były takie kompletne. I teraz tak stwierdziłem, że czas najwyższy na takie troszeczkę grubsze porządki. Odsunę sofę i posprzątam troszeczkę dzisiaj. Ciasteczka się spaliły? Nie możemy je jeść. Ojej, spalonych ciasteczek się nie je, tak? Nie. Nie jemy spalonych ciasteczek, no nie. Skoro się spaliły. Więc tak, moi drodzy, okrząknąłem tutaj matę. Mata jest pusta. Będę teraz odkurzał najpierw matę, później tutaj dookoła, wszędzie dookoła sofy. Sofę odsunę, sprawdzę, co tam pod sofą się kryje, bo tam przeważnie jakieś takie zabawki wasze są, Laurusiu. Tak? Jakimś dziwnym trafem lądują tam. Dobrze, zaczynamy odkurzanie. Tutaj jak leżą zabawki, to między tymi zabawkami najwięcej kurzu się zbiera. Tak, teraz z Laurą odwracamy matę. Bo pod matą też zawsze się zbiera kurz jakimś cudem. Także najpierw przesuniemy matę. Tutaj poodkurzamy troszeczkę. I przewrócimy ją na drugą stronę, czy zostawimy na literkach? Chcesz Dinolandię, czy chcesz literki? Literki. Literki, no oczywiście, zostawimy na literkach. Dobrze, ale teraz poodkurzam tu. Okej, okay, koło sofy mamy poodkurzane, teraz najważniejszy krok, odsunięcie sofy i sprawdzenia,
co tam tak właściwie się kryje za tą sofą i pod sofą? Jestem ciekawy. Okej, w międzyczasie dołączyli do nas Dominika i Julianek. Julianek, co my tutaj robimy? Cześć! Cześć! Cześć mama, jak tam? Cześć! Cześć! Jak oczekiwałem, pod zasofą kryje się mnóstwo skarbów, kredki, nie kredki, tutaj owoce. Oczywiście tutaj tego pilota bardzo długo szukałem, zastanawiałem się, gdzie ten pilot może być. I moi drodzy, tutaj miałem mały taki wypadek w pracy. Wyrwałem z kontaktu gniazdko, bo nie zauważyłem, że jest naprawdę podpięty bardzo blisko. Dobrze jest mieć dziadka elektryka, który przyjdzie i mi to naprawi. Tak właściwie to chyba wystarczy odkręcić i wkręcić na nowo. Także spróbuję sam. Sofę odsuwamy około raz w miesiącu i za każdym razem znajdujemy około tyle rzeczy. To wszystko dzisiaj znaleźliśmy za sofą i pod sofą. To, moi drodzy, jest taka zabawka drewniana. Kompletowaliśmy dzisiaj z Laurą i do tej zabawki nigdy nie mogliśmy wszystkich części skompletować. A teraz pod sofą znalazłem ostatni element. Jestem mega zadowolony, bo jednak do tych zabawek dzieci naszych mam troszeczkę taki sentyment też. Takie cyferki babcia dała ci. Mam otworzyć. To otworzymy. Chodź do stołu. Ja cię je lubię. No, możesz się bawić. Otwieramy. Mama też pomoże. Wszyscy razem. O, super. Wow, patrz, Laura. Masz teraz cyferki. I będziesz ćwiczyć, tak? Będziemy uczyć się liczyć, nie? Będziesz uczyć się liczyć, tak? Mhm. Dobrze. Tam są cyferki. No. To są cyferki, kochani. Są cyferki, Laurusiu. Cyferki. Jasne. Literki mamy tutaj na oknie, a to są, Laurusiu, cyferki. Wow. Wow, do 20? Myślę, że to by było do 10 na razie okej, nie? No. Musimy przesortować. Odłożymy wszystko, co powyżej z dziesiątki. No i, moi drodzy, spełnia się to, co zapowiedzieli dzisiaj w radiu. Nadchodzi nad Wiedniem taki mini huragan tutaj. Spójrzcie na te szare chmury tam w oddali. Całe niebo jest normalnie popielate. Drzewa tutaj, drzewami chwieje ekstremalnie. Jakie ciemne chmury przechodzą tutaj. Nie jest to to, co na Florydzie się dzieje, ale mimowolnie ma osiągnąć prawie 100 km na godzinę. Patrz, jaki sztorm jest. I się dzieje deszcz. Deszcz, huragan jest? Tutaj się dzieje huragan, spójrzcie. No teraz przestało troszeczkę. Moi drodzy, mamy już wieczór, jest już po tym mini huraganie w Wiedniu. W niektórych miejscach miasta odnotowano prędkości wiatru nawet 117 km na godzinę. Ale na szczęście oprócz paru wyrwanych drzew i paru poprzerzucanych znaków drogowych nic się nie stało. Jest to nic w porównaniu z tym, co się dzieje na Florydzie, tam gdzie huragan Irma panuje. 48 ofiar śmiertelnych. Na wyspach Keys jest powyrywane prawie ćwiartka wszystkich domów. To, co tam się działo i jakie szkody przyrządził ten huragan Irma na Florydzie, no to po prostu tym osobom można tylko współczuć i wspierać w duchu. Jest naprawdę dla mnie ciekawe, jak mało przywiązujemy wagę do tego, co się dzieje w świecie, w porównaniu z tym, jeżeli mamy jakąś styczność z tym. I śledzę sam kanał Dudków, jeżeli Dudki znacie. To są Polacy, którzy wyjechali na Florydę i tam żyją i po prostu, no, oni są na szczęście cali i zdrowi, ale po prostu ten obraz, który tam widać, jaki jest, no po prostu przeraża. I nie chciałbym być w skórze po prostu osoby, która musi być ewakuowana z tamtego rejonu. Moi drodzy, powiem wam szczerze, że nie wiem, jak przejść z tego przytłaczającego tematu huragan Irma na temat pytania dnia, dlatego po prostu zacznę pozdrawiać za odpowiedzi na pytanie dnia z wczorajszego vlogu. Wczoraj pytałem was, co sądzicie o cenie 3800 zł za nowy iPhone X, czy to jest przesada,
czy też nie. Zacznijmy może od zakładki społeczność. Na pierwszym miejscu Olga napisała: nie wiadomo czy warty, zależy dla kogo. No Twins napisała: zależy, ale trochę dużo. I na trzecim miejscu mamy Gosię Kuczyńską: dla mnie nie jest warto. Dziękuję Wam wszystkim za odpowiedzi, serdecznie Was pozdrawiam. Teraz jeszcze odpowiedzi w komentarzach. Pod vlogiem mamy na pierwszym miejscu Aniator Gaming: jak dla mnie nieopłacalne, mam telefon poniżej 1000 i jestem zadowolona. Ja mam takie zdanie, te funkcje są fajne, ale bardzo duża cena jak na telefon. PS, bardzo fajny odcinek, chętnie bym zjadła pana kebaba, wygląda smakowicie. Napisz mi twój adres i wyślę ci następnym razem pocztą. Na drugim, to był oczywiście żart. Na drugim miejscu mamy Tynka893, napisała tylko: wow, a w życiu tyle bym za telefon nie dała. Uśmieszki. No, jednoznaczne zdanie. Na trzecim miejscu Ola Kowalska pisze: dokładnie, cena jest kosmiczna. iPhone są dobrymi i fajnymi telefonami, ale taka cena to już przesada. Za tyle można kupić auto. Jeszcze trochę i iPhony będą za 10 tysięcy. Były nawet, tak przypominam sobie, Apple Watch, pierwszy zegarek Apple'a, kosztował ponad chyba 10 tysięcy euro i był pozłacany czy coś w tym stylu. Także Apple już udowodnił, że może tyle wymagać i to w euro. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za odpowiedzi, serdecznie Was pozdrawiam. Mogę się tylko podzielić z własnym doświadczeniem z iPhone'ami. Mój pierwszy iPhone to był iPhone 4, który używałem ponad 3 lata. Tak, ponad 3 lata używałem tego telefonu, dopóki bateria już nie zaczęła po prostu wszwankować i zmieniłem na iPhone'a 6. iPhone'a 6 miałem 2 lata. Po 2 latach ukradli mi niestety na metrze i do dziś bym prawdopodobnie używał. Więc mamy tą troszkę wyższą cenę, ale jednak jakość jest na tyle dobra, że potrafi ci ten telefon służyć na dużo dłużej niż jeżeli bym kupował tanie telefony. Zachęcam do odpowiedzi na dzisiejsze pytanie dnia, czyli co robiliście jako dziecko w domu, gdy spędzaliście troszeczkę więcej czasu wewnątrz niż na zewnątrz. Zapraszam jutro o 18:00. Pierwsze 3 osoby jak zwykle wyświetlę w komentarzach pod vlogiem oraz w komentarzach społeczność. Zapraszam Was serdecznie. Trzymajcie się. Miłego dnia, miłego wieczoru. Czołem, bohaterze.